Znowu rozpoczynają się ataki na Trybunał Konstytucyjny i na jego wyroki. Owszem, można krytykować Trybunał Konstytucyjny, ale w takim zakresie, jakie on ma prawa. A co robi Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny orzeka, czy dane prawo jest zgodne z Konstytucją. Trybunał nie orzeka, czy te prawo jest sprawiedliwe, słuszne, społecznie akceptowalne itd., itd., tylko czy te prawo jest zgodne z aktualną Konstytucją. A przypominam, że tą Konstytucję popierał i między innymi sam ją podpisywał były prezydent Aleksander Kwaśniewski. I to za jego prezydentury powstała ta Konstytucja. Także ci wszyscy lewicowi aktywiści powinni się troszeczkę powstrzymać, bo Trybunał Konstytucyjny nie orzeka w danej sprawie, tylko orzeka, czy dane prawo jest zgodne z Konstytucją. A więc ci wszyscy, którzy chcieliby na przykład zliberalizować prawo aborcyjne, powinni na początku zmienić Konstytucję i później zgodnie z tą nową Konstytucją zmienić prawo. I taka jest procedura. Owszem, można by pójść na jakieś skróty, ale doprowadziłoby to zupełnie do anarchii życia państwowego. I pamiętajmy, sędzia Julia Przyłęcka i cały Trybunał nie może zmienić prawa. Może tylko ustalić, czy te prawo jest zgodne z Konstytucją. A jeśli krytykuje się Trybunał Konstytucyjny, to trzeba wykazać, że dane prawo jest niezgodne z Konstytucją. I to powinni wykazać ci aktywiści, a nie zmieniać wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ale ja nie wiem, czy w atmosferze takiej demagogii w ogóle jakieś logiczne racje mogą się przebić.